Hej, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, o jakiej porze dnia lub nocy oglądacie ten materiał. Słuchajcie, jako że w momencie, kiedy ja to nagrywam, jest piątek, a wy to widzicie w niedzielę, to już niedługo zaczynam pracować i pojawi się oczywiście oddzielny materiał, gdzie powiem wam, jak ta praca będzie mniej więcej wyglądała, w jakich godzinach będzie się odbywała i tak dalej, bo ja na tą chwilę, kiedy to nagrywam i wrzucam, jeszcze tego nie wiem. Dla was jutro, a dla mnie w poniedziałek, czyli za 3 dni, czyli dla was jutro, dla mnie za 3 dni, dowiem się, jak to będzie ta praca wyglądała. I od razu mówię, że prawdopodobnie będę robił materiały na zapas. Od razu też mówię, że może być tak, iż przez jakąś konkretną ilość czasu materiałów na kanale w ogóle nie będzie, tylko będą pojawiać się w określonych dniach. Dlatego nie zdziwcie się, i mówię to zupełnie szczerze, nie zdziwcie się, jeśli któregoś dnia po prostu materiałów nagle w ogóle nie będzie. Nie będzie, na przykład, nie wiem, pojawiały się 3-4 dni po sobie, w ogóle nie będzie materiałów, a później przez 3 dni będą, ale o tym będzie w oddzielnym materiale. Słuchajcie, po co robię ten materiał? Ano z tego względu, że jako iż niedługo, jak zresztą powiedziałem, zaczynam pracować tak już na poważnie, to zacząłem też zacząć. Ciekawe stwierdzenie, naprawdę. Zacząłem też zacząć. To chyba w ogóle nadaje się na jakieś wykłady u profesorów w Akademii Oksenfurskiej czy w jakiejś tam innej. Słuchajcie, jako że zaczynam pracować i tak dalej, nie, no to wiecie, głównie jest to podyktowane tak naprawdę tym kwestią zarobku, że to już, wiecie, bym nie część gier po prostu sam dla siebie kupował, gdyż tak naprawdę już jakiś tam prac się podejmowałem, ale to były takie sezonowe, że miesiąc, półtora, gdzieś tam i tak dalej, i między innymi w te właśnie tu gdzieś na przykład dostawałem i tak dalej gdzieś od kogoś. I to na przykład poszło na Battlefield 5, czy Black Ops 4, czy WW2, Modern Warfare, i się to tak na niektóre, chyba ostatnie 5 albo 6 gier, Assassin's Creed Odyssey też było mniej więcej tak. Ostatnie mat gry tak naprawdę można powiedzieć, że zacząłem zarabiać dla siebie, ale jest też trochę gier, które faktycznie chciałbym tak naprawdę już kupić za swoje, i jak to mniej więcej będzie wyglądało, jakie gry przede wszystkim będę chciał zdobyć w wersji pudełkowej, gdyż mam je w wersji cyfrowej, ale lubię patrzeć sobie, jak ładnie na pudełko, o tutaj, proszę bardzo, dokładnie ono się znajduje, taka na szafka. Tak, szafka. To, moi drodzy, jest szafka, dokładnie. Na półeczce, na regale sobie będą stały bądź leżały wersje pudełkowe. Od razu mówię, że nie będzie to zbyt długi odcinek, a po tym materiale będą już pojawiać się materiały takie typowo growe, nazwijmy to, i jak one się prezentować będą i jaki gier przede wszystkim będę kupował. Słuchajcie, no to tak już rzeczywiście bez zbędnego pitolenia przechodzimy do sedna filmu. Ale na początek
Sprawa jest taka, że pierwszą grą, jaką będę chciał przede wszystkim kupić, to będzie oczywiście Call of Duty Black Ops Cold War. No, ja, jako że jestem tak naprawdę fanem serii Call of Duty, po prostu wychowałem się praktycznie na niej, no to nie wyobrażam sobie, żeby przegapić najnowszego koda. Każdego koda ograłem, ogrywałem, grałem, gram i grać będę. Nawet jeśli będzie to spierdolone Modern Warfare 2, czy jakiekolwiek inne. Nie mówię o tym Modern Warfare 2 z 2009 roku, które jest zajebiste, w przeciwieństwie do tegorocznego Modern Warfare, które jest po prostu dziadostwem do potęgi. Ale nie o tym. No, pierwszą rzeczą będzie właśnie Call of Duty, które zamierzam zakupić, a następnie będę chciał spełnić pewną obietnicę jednego z użytkownika, gdyż no, w pewien sposób, gdyby nie on, no to mimo wszystko jednak Call of Duty Modern Warfare, w które bym grał, nie byłoby aż tak, nazwijmy to, może nie tyle co, przynajmniej czerwiec, do czerwca nie zrobiłbym tego, co ogólnie się działo do czerwca, gdyż za jego pomocą tak naprawdę udało mi się nie ukończyć sezon trzeci i czwarty w Call of Duty Modern Warfare, bo bez niego no to sporo by mi rzeczy po prostu poprzepadało. Nie, przepraszam, sezon drugi, trzeci. Drugi i trzeci, chyba też początek czwartego, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczął się sezon czwarty, musiałbym wyszukać, ale od razu mówię, że najpierw będę kupował Call of Duty Black Ops Cold War. Chciałem powiedzieć Black Ops 5. Call of Duty Black Ops Cold War i następnie spełnić obietnicę daną takożwemu no użytkownikowi. O. I teraz słuchajcie, gry. Jakie to będą gry? Na początku zastanawiałem się nad Assassin's Creed 3, ale tutaj, jako że mam oryginalną wersję na PC, ta co prawda na PC-cie kiedyś tam w Creed'a 3 grałem, przeszedłem, bawiłem się całkiem dobrze. Co prawda nie pamiętam, czy mam na płycie dodatek, czy nie, bo wiecie, ja mam tą wersję Anthology. Ale chyba tak. Nie wiem, musiałbym jeszcze raz odpalić gdzieś na jakimś komputerze i zobaczyć i tak dalej. Jeśli nie, no to cóż, trudno. Ale ten oryginał, to raczej bym sobie odpuścił i bardziej bym tutaj skłaniał się do zakupu remastera, gdyż bardzo chętnie bym remaster ograł i na przykład po prostu na kanale bym wam, to też jest ważna rzecz, że na kanale będę. Zamierzam tak naprawdę, jeśli będę kupował jakąś grę i będzie to w wersji pudełkowej, to po prostu będę robił o tym film, będę o tym i mówił, co, jakie mam plany względem danej gry, tudzież jakie plany zrobiłem i czy w ogóle wiecie, jak to mniej więcej będzie. Czyli jeśli przykładowo, na przykład zdarzy mi się kupić, bądź też nie wiem, dostanę w prezencie od kogoś Assassin's Creed 4 Black Flag w wersji na Xboxa One, no to oczywiście będzie unboxing, że dostałem i będą plany, jakie mam, są plany względem tej gry. Tak? No, tak więc mniej więcej to wygląda. Tak więc już naprawdę zaczynam. Jak powiedziałem, Assassin's Creed 3, tutaj skłaniam się bardziej w stronę edycji zremasterowanej, ona chyba tak się nazywa Assassin's Creed 3 Remastered. Więc z tego co wiem, to jeszcze jest gdzieś w sklepach, więc
to na spokojnie w swoim czasie będę polował, szukał i tak dalej. Następna rzecz, Battlefield Bad Company 2, to całkowicie sobie odpuszczam, gdyż na kupowanie samej kampanii mech. W tym Battlefieldzie edycję pudełkową to tak średnio. Dalej, co my tu mamy? Metro 2033. Metro 2033 wersję oryginalną zamierzam kupić pudełkową. I Metro 2033 Redux. Jeśli jest takowa wersja pudełkowa, to jak najbardziej również. Metro Last Light, czy tam Metro Last Light Redux, to jest praktycznie to samo, z tą różnicą, że Metro Last Light Redux to po prostu odrobinę podbita rozdziałka przystosowana na konsolę Xbox One. W przeciwieństwie do Metra 2033 i Metro 2033 Redux, można powiedzieć, że owszem, tytuł ten sam, ale gry są tak naprawdę, to są dwie zupełnie inne gry. Łączy je tak naprawdę tytuł, fabuła i tak dalej, ale przedstawienie i tak świata, jak on się prezentuje względem oryginału, a wersji z Redux, to są jakby dwa różne światy. Dalej. Lecimy. Assassin's Creed, ten pierwszy, to on. Nie mam co do niego planów jakiegokolwiek kupna. Może kiedyś tam Ubisoft zdecyduje się, by zrobić remaster, tudzież remake pierwszej części Assassinów i może wtedy faktycznie się skupię, ale to w swoim czasie. Dalej, Assassin's Creed 2. Tutaj zastanawiałem się nad inną wersją, a mianowicie nad Assassin's Creed The Ezio Collection, on to się chyba tak nazywa, gdzie jest Assassin's Creed 2, Brotherhood oraz Revelations. W jednej cenie są one zremasterowane pod nowe konsole, nie są nie w ten sposób jak na Xboxie One ze wstecznej kompatybilności, że działa i na 360 i na One, tylko to są zupełnie zremasterowane gry, które mają stricte działać tylko i wyłącznie na Xboxie One. Tak więc trzy odświeżone, zremasterowane wersje tej kolekcji również zamierzam kupić. Dalej, Assassin's Creed Rogue. Tutaj również planuję kupić Rogue, ale zastanawiam się w jakiej wersji. Czy tej Xboxa 360, czy też wersji zremasterowanej. Jeśli wersja zremasterowana różni się, na przykład, nie wiem, ma tam więcej dodatków do siebie i tak dalej, które wyszły do Rogue'a. Ostatni raz Rogue odpalałem chyba 1,5 roku temu. Albo rok temu, nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić w osiągnięciach, jakie było moje ostatnie osiągnięcie. No to wtedy jak najbardziej Rogue z wersji zremasterowanej bym kupił, a nie tej oryginalnej. Dalej, Call of Duty 2. Call of Duty 2 mam wersję pecetową po polsku, tak więc tutaj będzie mi to zbędne, a chociaż do kolekcji i pudełek na Xboxa 360 może będę szukał, ale to oczywiście w swoim czasie. Dalej, Call of Duty 3 również, jako że jest to ewenement, jeśli chodzi o koda, gdyż został wydany tylko na konsolę, na PC-ty nigdy nie trafi, tak więc można powiedzieć, że jest to konsolowy ekskluzyw. Jeśli chodzi o Call of Duty, tak więc kod trójka również będę próbował zdobyć wersję konsolową na Xboxa 360. Dalej, Call of Duty Advanced Warfare. Tutaj będę starał się przede wszystkim zdobyć dwie wersje. Tak, dwie wersje. Na Xboxa 360 oraz na Xboxa One. Tak wiem. Sporawo, ale do ogarnięcia. Dalej, Call of Duty Modern Warfare 3.
Tutaj również edycja konsolowa na Xboxa 360, wsteczna kompatybilność, jako że będzie na Xboxie serii X oraz S, ale jako że ja lubię pudełka, a kolejna generacja konsol to będzie ostatnia z nośnikami tymi. No, nośnikami. Wiedzą, jak to się mówi, fizycznymi, no to takie, znaczy się pewnie będą jakieś tam droższe wersje dla burżujów za, nie wiem, niebotyczną tam cenę 500-600 zł, jakiś tam gier, to wtedy jak najbardziej tak. Będę nawet wtedy chciał kupować wersje pudełkowe. Ale wracając, Call of Duty Modern Warfare 3 jak najbardziej będę chciał w wersji pudełkowej. Dalej, następnie idąc dalej mamy Medal of Honor Airborne, również pudełkowa. Dalej, Operation Flashpoint Dragon Rising. Tutaj przegrałem ze znajomym, jeśli dobrze pamiętam, 2 albo 2,5 roku temu ogrywaliśmy, nie, 3 albo 4 lata temu ogrywaliśmy, mamy tam chyba prawie wszystkie osiągnięcia poza jednym, tak więc mam do Operation Flashpoint, a konkretnie do części Dragon Rising mam dobre wspomnienia, mimo iż jest to gra taka bardziej realistyczna, a nie arcade'owa, to mimo wszystko jednak zasługuje na to, żeby u mnie na półeczce się znalazło. Następnie Sniper Elite V2. No to jest coś po prostu niepojętego, że ja nie mam wersji pudełkowej. Mam trójkę, mam jedynkę, mam czwórkę, ale drugiego Sniper Elite no nie mam i to jest po prostu skaza, która będzie się za mną ciągnęła do momentu, aż nie kupię V2. Zarówno w wersji na Xboxa 360 zamierzam, oraz zremasterowanego, tak więc skoro udało mi się wycalakować V2 na 360, grając tylko i wyłącznie na 360, mimo że już miałem łana, to wycalakowanie tej gry jeszcze raz na łanie sprawi, że będę się przy tej grze zajebiście dobrze bawił. Tak więc 360 i One Sniper Elite V2, zarówno na 360, jak i Remastered na One, musi się u mnie pojawić. Dalej, co my tu mamy? Rainbow Six Vegas oraz Rainbow Six Vegas 2. Tutaj raczej nie, ewentualnie bardziej bym się składał ku Rainbow Six Vegas 2 z racji tego, że nagrałem z tej gry podręczniki broni. Tak więc sentyment do tej gry jest, a jako że dostałem swego czasu, była za darmo i miałem kod w Rainbow Six Siege przy kupnie tej gry pudełkowej, to no Vegas 2 w wersji pudełkowej też bym chciał mieć na półeczce. Dalej. Splinter Cell Conviction. Conviction mam na peceta, zainstalowałem, miałem zainstalowanego, ale nigdy go nie ukończyłem ze względu na to, że sam sobie zepsułem komputer. Takie rzeczy tylko ja potrafię zrobić. Dalej. Następnie mamy Wolfenstein The New Order. To również pudełkowa, ale tylko i wyłącznie w wersji na Xbox One, gdyż wyszła ona również na Xboxa 360, ale ja mam tylko i wyłącznie wersję na One, tak więc w tą wersję na One będę chciał kupić. Następnie Zombie Army Trilogy, również jest w wersji pudełkowej i również będę starał się ją zdobyć. I to są gry takie, które część z nich było w Goldzie, część z nich samodzielnie kupiłem. A teraz przechodzimy do gier, które są tylko i wyłącznie w usłudze Games with Gold, czyli takiej, żeby w nie zagrać, trzeba mieć Golda.
I tak, Assassin's Creed Syndicate to ja mam wersję pudełkową. Chyba kupiłem nawet w tym samym miesiącu, kiedy to było. A to był, z tego co pamiętam, to chyba był wrzesień. To był sierpień albo wrzesień, ale którego roku to już nie pamiętam, chyba 2018, jakoś tak. Ale pewny nie jestem. Następnie For Honor, czy tudzież For Honor. Wersję pudełkową, tak, będę chciał sobie kupić, o ile jest, a pewnie jest. Dalej, Gears of War 4. Również to jest tak naprawdę jedyna część Gears of War, w którą dobrze mi się grało, gdyż grałem też w dwójkę, ale zupełnie mi nie podeszła. Następnie, co ja tu mam? Pierwszy Hitman, ale nie ten pierwszy, czy tylko ten pierwszy remake, zremakowany. Tutaj się mocno zastanawiam, gdyż oglądałem całą serię na YouTubie i mega mi się podoba, ale no jako, że w tej chwili mam bardziej w epizodach, to tak średnio bym powiedział, chociaż wiem, że jest wersja pudełkowa. Następnie Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja z tą grą ja mam jakiś problem. Słuchajcie, ja mam ją zainstalowaną, może nie tyle co zainstalowaną. Brałem ją w Goldzie, a chciałbym w nią zagrać, ale odrzuca mnie od tej gry sterowanie, które nie mogło być zrobione jak w każdej normalnej grze, gdzie skakanie jest pod A, że celowanie i tak dalej jest... Nie, te rzeczy są po prostu zamienione ze sobą. Skakanie jest pod B. Ja nie mogę się przestawić, żeby skakać za pomocą B. Albo że bieganie, tak jak normalnie jest na LS, jest zrobione pod RS. Nie rozumiem tego, o ile rozglądanie się i poruszanie jest nawet ok, zrobione tak, na przykład, nie wiem, żeby użyć lornetki, to ja muszę wcisnąć RB, tak, tylko i wyłącznie po to, nie, przepraszam, LB, żeby móc normalnie wyciągnąć lornetkę, czyli przycisk, gdzie wyciągasz granat. Logiczne. A lornetkę w każdej normalnej grze wyciąga się naciskając RS. Logiczne, nie? Że w każdej normalnej grze jest lornetka pod RS. Nie, w The Phantom Pain lornetka jest pod RB. Fajnie, można na pewno można się przestawić. Słuchajcie, ja próbowałem do tej gry podejść kilkanaście razy, ale no, nie daje rady, po prostu. Nie wiem, tam chyba mam dwie albo trzy misje ukończone. No nie, no, sterowanie mi po prostu odpada. Ja wiem, że są sympatycy gier Hideo Kojimy, ale... Nie, to chyba trzeba specjalnie tylko i wyłącznie w Metal Gear grać, żeby ogarnąć to, co dzieje się ze sterowaniem i nie grać w nic, w zupełnie nic innego, więc nie. The Phantom Pain, Metal Gear Solid 5 odpada. Dalej, co my tu mamy? Murdered Soul Suspect. Tą grę przeszedłem. Chyba tam zabrałem 80 parę procent znajdziek samodzielnie, bez żadnej pomocy, bez niczego, więc edycję pudełkową będę starał się zdobyć, gdyż jest naprawdę super fajna gra, wciągająca i tak, zrobiłem ją prawie, jak mówię, na 100%, tam chyba 84%, ale w tych wszystkich sprawach głównych oraz pobocznych w ogóle nie wspomagałem się internetem. Tylko i wyłącznie samą grą, bez żadnych poradników, bez niczego, więc to jest sukces. Przejść grę detektywistyczną, nie korzystając z żadnej pomocy, w żadnym śledztwie, więc to jest naprawdę, no, spory sukces. Podobnie z The Sherlock Holmes, The Devil's Daughter.
Ta gra, o ile dobrze pamiętam, nie jest pudełkowa. A mimo wszystko bym sobie kupił, gdyż mam tam, brakuje mi chyba tam dwóch osiągnięć. Dalej. Watch Dogs. Watch Dogs 1. Tak, będę chciał sobie kupić wersję na Xboxa One, gdyż tylko taką wersję posiadam. Oraz najnowszy nabytek, czyli The Division. Również będę chciał kupić edycję pudełkową, gdyż edycja pudełkowa The Division jest, istnieje i będę chciał ją zdobyć. Tak więc, tak oto prezentują się mniej więcej moje zakupy, jak już mówiłem, ale przy każdej grze, o którą kupię w edycji pudełkowej, będziemy wspólnie otwierać i tak dalej. A przypominam, że materiały teraz będę nagrywał na zapas oraz jak będzie wyglądała moja praca, to będziecie po prostu dowiadywać się na... będę starał przekazywać się Wam po prostu informacje na bieżąco. Tak więc cóż, to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i no cóż, zapraszam Was do kolejnych materiałów na kanale. Ja się zabieram za nagrywanie ich i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.